kolaż zdjęć układa się w logo. Narysowany prostymi liniami tulipan, czerwony kwiat z zieloną łodygą. Obok napis 30 lat Pefron. W czasie trwania filmu w lewym górnym rogu cały czas widnieje logo Pefronu. Narysowany prostymi liniami tulipan, czerwony kwiat z zieloną łodygą i napis 30 lat Pefron. Każda wypowiadająca się osoba jest filmowana na tle ścianki z logo Pefronu w półzbliżeniu, czyli od linii środka klatki piersiowej w górę. Pierwszą osobą jest pan Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu Pefron, około 60-letni mężczyzna w okularach z siwymi włosami zaczesanymi do tyłu. Jest w białej koszuli z czerwonym krawatem w drobne białe kropki i stalowo-szarej marynarce. Drugą osobą jest Milena Wiśniewska, laureatka 17. edycji ogólnopolskiego konkursu Otwarte Drzwi. Jest 20-paroletnią, ciemną blondynką z długimi, rozpuszczonymi włosami. Ma pogodny uśmiech. Ubrana jest w czarną bluzkę, w białe serduszka z dekoltem w serek. Na szyi ma dwa złote łańcuszki. Do bluzki przypięty mały, czarny mikrofon. Na początku wypowiedzi obojga państwa pojawia się biało-zielona wstęga. Od lewej strony na małym białym polu znajduje się logo Pefronu, na dłuższym zielonym pasku nazwisko i funkcja osoby mówiącej. Po krótkiej chwili wstęga znika. Akcja filmu toczy się głównie w sali konferencyjnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sala ma brązowe, drewniane ściany, szaro-niebieską podłogę. Drewniane fotele z czerwonymi siedziskami ustawione są schodkowo. Na położonej niżej niż widownia scenie stoi szafka z dyplomami i podarunkami w białych papierowych torebkach z czerwonym kwiatem z zieloną łodygą i czarnym napisem Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przodu sceny stoi mikrofon, za którym ustawiono czerwony baner z zielonym wykończeniem. Na banerze w prawym górnym rogu jest małe logo Pefronu. Obok pełna nazwa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niżej, większymi literami, napis Ogólnopolski Konkurs. Pod nim, mniejszym drukiem, na najlepsze prace naukowe o tematyce niepełnosprawności. Na środku banera, w białych ramach imitujących otwartą książkę, dużą, pogrubioną czcionką napis Otwarte drzwi. Po prawej stronie sceny stoi baner reklamujący Centrum Usług Motoryzacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Na widowni siedzi kilkanaście osób, niektórzy są w maseczkach. W trakcie wypowiedzi prezesa zarządu Pefron pokazane są fragmenty z uroczystości wręczania nagród. Najpierw jednak pojawia się biały, okrągły emblemat ze złotym napisem wokół złotego orła w koronie z rozłożonymi skrzydłami Universitas Cardinalis Stefani Wyszyński. Następne ujęcie. Na scenie przy mikrofonie stoi 30-parolatek prowadzący spotkanie. Odczytuje werdykt. Plakat z twarzą bohatera filmu animowanego, który wprowadza w tajniki języka migowego. Na plakacie obok twarzy napisy. Poznaj mnie, jestem Michał. Pomagam w komunikowaniu się polskim językiem migowym. Spotkajmy się na www.migowisko.pl/sztuka-migania. Jest również zbliżenie na informacje Instytutu Transportu Samochodowego na temat opracowania prototypu roweru elektrycznego dla osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na scenie wystawione są dwa trzykołowe rowery, czarny i srebrny. Nagrody laureatom wręcza starsza siwa pani w okularach i w maseczce, ubrana w czarną sukienkę i białą marynarkę. Przy mikrofonie przemawiają prezes zarządu Pefron, osoby nagrodzone, wszyscy w maseczkach. Obok, bez maseczki, stoi 30-paroletnia kobieta w okularach z blond włosami związanymi w długi kucyk w granatowej sukience. Jest tłumaczem języka migowego.
Po wypowiedzi prezesa zarządu Pefron posłuchamy fragmentu występu niewidomej dziewczyny w czarnej sukience, grającej na flecie poprzecznym przy akompaniamencie na pianinie elektrycznym starszej pani w kwiecistej sukience. W trakcie opowiadania Mileny Wiśniewskiej na ekranie scena wręczania jej nagrody przez prezesa zarządu Pefron Krzysztofa Michałkiewicza. Na koniec spotkania uczestnicy konkursu, organizatorzy i prowadzący stoją na scenie, pozując do wspólnego zdjęcia. Większość osób jest w maseczkach. Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu Pefron. W tym roku konkurs Otwarte Drzwi ma już 17. edycję. Ponad 700 prac naukowych zostało zgłoszone przez te 18 lat, bo w tamtym roku nie było konkursu. I to były prace, które z jednej strony poszerzały naszą wiedzę o niepełnosprawności, z drugiej strony wprowadzały szereg konkretnych innowacji, nowych, nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w codziennym życiu. Zależy nam bardzo, żeby studenci, którzy muszą napisać pracę magisterską, którzy kończą studia doktoranckie i otwierają przewód doktorski, podejmowali problematykę niepełnosprawności w swoich pracach, żeby temu poświęcali i badania naukowe, i poszerzali wiedzę o niepełnosprawności. Jesteśmy bardzo zainteresowani ich udziałem w konkursie, ale także chcemy, zachęcając ich do tego, zapewnić, że będziemy publikować w kwartalniku Niepełnosprawność najciekawsze prace. Te, które znalazły się wśród wyróżnionych prac czy nagrodzonych prac, chcemy także wspierać ich finansowo i temu poświęcone jest szereg działań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Milena Wiśniewska. Moja praca magisterska opiera się w głównej mierze o badania z wykorzystaniem książeczki sensorycznej. Dzięki niej mogliśmy poznać, jak osoby niepełnosprawne z wykorzystaniem takiego narzędzia sensorycznego odnajdą się później w rzeczywistości dokonywania własnych decyzji zakupowych. Jak najbardziej polecam udział w konkursie Pefronu Otwarte Drzwi, ponieważ dało mi to bardzo dużą szansę na poznanie tematyki osób niepełnosprawnych, problemów osób niepełnosprawnych oraz możliwości rozwoju w tym zakresie. Narysowany prostymi liniami tulipan, czerwony kwiat z zieloną łodygą. Obok napis 30 lat Pefron. Kolaż zdjęć. Na środku ekranu symbole strony internetowej pefron.org.pl, Twittera Fundusz Pefron, Facebooka fundusz.pefron, YouTube'a Pefron, Instagrama Pefron _org. _pl